Panie marszałku, panie ministrze, niestety Polska przoduje w ilości wypadków drogowych z udziałem rowerzystów i dzieje się tak, mimo tego, że wykorzystanie komunikacyjne roweru jest najniższe w Europie. Jednocześnie brak poczucia bezpieczeństwa jest jednym z najważniejszych barier rozwoju tej formy komunikacji. I moim zdaniem istnieją dwie podstawowe przyczyny takiego stanu rzeczy. Pierwsza związana jest z kwestią niewielkiej ilości albo bardzo słabej jakości istniejącej infrastruktury rowerowej. Mam na myśli drogi rowerowe przede wszystkim. Co skutkuje tym, że większość ruchu rowerowego niestety odbywa się we wspólnej przestrzeni z ruchem kołowym lub pieszym. Druga natomiast związana jest z powszechnością niebezpiecznych zachowań zarówno wśród kierowców, jak i rowerzystów. No, zachowania te są pochodnią niskiej kultury jazdy, ale to też brak dobrej edukacji w zakresie bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu. Bardzo ważnym jest, myślę, że tutaj nie ma osoby, która by nie potwierdziła tego faktu, że ważne jest, żeby właśnie propagować wiedzę, umiejętności, które miałyby wpływ na wzrost bezpieczeństwa ruchu drogowego, a tu jakby w szczególności niechronionych uczestników ruchu i jakby o czym mówię, czyli o rowerzystach. Dlatego też chciałabym zapytać pana ministra, czy nie należałoby jednak wzmóc działania dotyczące powstania Akademii Rowerowej, takiej wspólnej płaszczyzny. Myślę, że od nas wszystkich zależy bezpieczeństwo na drodze i gdybyśmy wszyscy przestrzegali przepisów ruchu drogowego, byłoby inaczej. Ale też chciałam podziękować panu ministrowi Nowakowi, bo kontynuuje rozpoczętą w poprzedniej kadencji również taką kampanię wspólnego działania i współpracy z organizacjami pozarządowymi z całej Polski, za co serdecznie dziękuję.